Rozdział piętnasty. Dziennik doktora Sewarda. Ciąg dalszy. Przeszył mnie dreszcz i ogarnęła fala gniewu. Stwierdzenie profesora było wielce obraźliwe dla Lucy i bezcześciło pamięć o niej. Walnąłem pięścią w stół, zerwałem się z krzesła i zawołałem wściekle. Profesorze, czy pan zwariował? Van Helsing podniósł głowę i spojrzał mi w oczy. Wolałbym, żeby tak było, powiedział głosem niezmiernie łagodnym, który od razu uspokoił mój wybuch. Łatwiej bowiem znieść szaleństwo niż tak okropną prawdę. Jak myślisz, dlaczego tak długo chodziłem wokół tej sprawy, jak kot w koło gorącej kaszy? Dlaczego zajęła mi tyle czasu, zanim wydusiłem z siebie to proste zdanie? Zniechęci do ciebie, czy dlatego, że chciałem zadać ci ból na rany Chrystusa, nic podobnego? Proszę mi wybaczyć, panie profesorze, zawstydziłem się. Nie chciałem cię zranić, gdyż wiem, jak bardzo kochałeś tę dziewczynę, wiem, jak trudno ci będzie zrozumieć, a jeszcze trudniej uwierzyć. Wiem, jak ciężko jest przyjąć tak smutną i surową prawdę o tak wspaniałej młodej damie. Dziś wieczorem pragnę jednak tej prawdy dowieść. Pójdziesz ze mną? Zawahałem się. Człowiek nie bardzo pragnie przykrych dowodów dla swoich uczuć. Doszedłem do tego wniosku drogą logicznej dedukcji, kontynuował profesor, widząc, że przeżywam trudną wewnętrzną walkę. Jeżeli się mylę, to każdy dowód podważający moją hipotezę będzie dla nas ogromną ulgą. Posłuchaj mnie. Oto mój plan. Przede wszystkim odwiedzimy w szpitalu zagubione i pogryzione dziecko. Doktor Vincent ze szpitala północnego jest moim przyjacielem. Pewnie go znasz. Nie widzę powodu, dla którego miałby nam nie pozwolić na zapoznanie się z tym przypadkiem. Powiemy mu, że interesuje nas to z czysto medycznego punktu widzenia, a potem Co potem? Profesor wyjął z kieszeni jakiś klucz i podał mi go. Potem obaj spędzimy noc na cmentarzu, na którym pochowano Lucy. Oto klucz do jej rodzinnego grobowca oddał mi go grabarz dla Artura. Ciarki przeszły mi po plecach. Uświadomiłem sobie, że czeka nas straszna próba. Nie mogłem odmówić. Szybko oswoiłem się z myślą, że oto rzucam się w makabryczną przygodę i sam zacząłem profesora ponaglać, gdyż zbliżał się wieczór, a my wszak mieliśmy jeszcze wstąpić do szpitala. Dziecko właśnie spożywało podwieczorek. Doktor Wincent zdjął mu z szyi opatrunek, pokazując nam owe ranki. Wyglądały identycznie jak tamte na i pannę Lucy, tyle, że były nieco mniejsze. Zapytaliśmy doktora, co je mogło spowodować. Odpowiedział, że dziecko zostało prawdopodobnie pogryzione przez jakieś zwierzątko, być może szczura, ale jego zdaniem, chyba przez nietoperza, których wiele gnieździ się w północnej części Londynu. Następnie wyraził opinię, że wśród wielu nieszkodliwych gatunków nietoperzy mógł znaleźć się jakiś agresywny osobnik z południa. Mógł go przywieźć jakiś marynarz, a zwierzęciu udało się uciec. Albo mógł się wydostać z ogrodu zoologicznego. Różnie bywa. Całkiem niedawno uciekł z zoo nawet wilk. Potem przez cały tydzień dzieci bawiły się tylko w czerwonego kapturka, zanim przyszła moda na białą panią. To dziecko ledwie rano otworzyło oczy, prosiło pielęgniarkę, by pozwoliła mu odejść. Na jej pytanie odpowiedziało, że chce się bawić z białą panią. Mam nadzieję, że po wypisaniu dziecka ze szpitala zwrócicie jego rodzicom uwagę, by troskliwie pilnowali malca, powiedział Van Helsing. Drugiej takiej przygody może nie przeżyć. Zatrzymajcie dziecko jeszcze na kilka dni. Oczywiście, zapewnił profesora dr. Wincent. Może tydzień, a może dłużej, aż ramki się zagoją. Nasza wizyta trwała dłużej niż zakładaliśmy. Kiedy opuszczaliśmy szpital, słońce właśnie zachodziło. Nie musimy się śpieszyć. Uspokajał mnie profesor. Po drodze wpadniemy gdzieś na kolację, a dopiero potem odbędziemy naszą wyprawę. Zabawiliśmy trochę w restauracji zamek Jacka Stroła, i około dziesiątej wyruszyliśmy na cmentarz. Profesor kroczył ciemnymi ulicami tak pewnie, jakby znał te dzielnice od niepamiętnych czasów. Zabudowania były coraz to rzadsze, przechodniów ubywało, minął nas policyjny patrol konny, a potem już nie spotkaliśmy nikogo. Brama cmentarna była oczywiście zamknięta, więc musieliśmy przesadzić mur, po czym już bez kłopotów dotarliśmy do grobowca rodzinnego Westenrów. Profesor wyjął z kieszeni klucz, otworzył skrzypiącą furteczkę i gestem pełnym galanterii poprosił, Bym raczył wejść pierwszy. Była w tym delikatna ironia. Weszliśmy do grobowca. Profesor, po uprzednim zbadaniu systemu zamka, przymknął furtkę, następnie po omacku wyjął steczki, świeczkę i pudełko zapałek. W delikatnym blasku płomyka grobowiec wyglądał okropnie ponuro. Od pogrzebu minął tydzień. Światy zwiędły, władze w tym pomieszczeniu znów objęły pająki i inne robactwo. Bezbarwny kamień, zakurzone obmurowanie, rdzawe żelazo, zaśniedziały mosiąc i zmatowiałe srebro dopełniały ponurego obrazu. Sama z siebie nasuwała się myśl, że nie tylko świat biologiczny obumiera. Van Helsing ze świeczką w ręku czytał napisy na poszczególnych trumnach. Aż przystanął przy tej, która należała do Lucy. Wyjął z kieszeni śrubokręt. — Co pan chce zrobić, profesorze? — zapytałem półgłosem. — Otworzyć trumnę. Zaraz się o czymś przekonasz. Zluzował wkręty i podniósł wieko, pod którym było jeszcze zalutowane przykrycie z ołowianej blachy. Poczynania profesora uznałem za oczywistą profanację miejsca ostatniego spoczynku. Złapałem go za rękę, chcąc mu przeszkodzić w kontynuowaniu dość nieprzyjemnego zamiaru. Musisz się przekonać na własne oczy, powiedział Van Helsing twardo. Znów pogrzebał w teczce i wyjął z niej małą piłkę do metalu. Kilkoma uderzeniami śrubokręta zrobił w blasze mały otwór, w który następnie wsunął piłę. Przypuszczałem, że buchnie teraz fetor z włoki gnijących od tygodnia, i usunąłem się aż do furtki grobowca. Profesor przestał zwracać na mnie uwagę, piłował tak usilnie, że już po chwili odgiął blat przepiłowanej, ołowianej blachy. Przytrzymał świecę przy otworze, zajrzał do środka, po czym skinął głową, żebym podszedł. Trumna była pusta. Ogromnie mnie to zaskoczyło. Van Helsing zaś sprawiał wrażenie, że tego się właśnie spodziewał. No i co? Zapytał półgębkiem. Odezwał się we mnie wrodzony sceptycyzm, więc odpowiedziałem z obojętną miną. Ciało Lucy wprawdzie nie znajduje się w trumnie, ale to dowodzi tylko jednego. Czego, szanowny kolego? Tego mianowicie, że ciała tu nie ma. Myślisz logicznie, odparł van Helsing. Tylko jak ten fakt wytłumaczysz? Chyba złodzieje zwłok, burknąłem nerwowo. Ciało mogli ukraść na przykład pracownicy zakładu pogrzebowego. Zdawałem sobie sprawę, że plotek głupstwa, ale istotnie nie miałem na podorędziu żadnego rozsądnego wytłumaczenia, braku zwłok w trumnie. Profesor westchnął. No dobrze, potrzeba ci więcej dowodów. Chodź ze mną. Profesor przykręcił z powrotem wiekotrumny, pozbierał swoje narzędzia, zamknął aktówkę, zdmuchnął świeczkę i schował ją do kieszeni. Weszliśmy z grobowca. Van Helsing zamknął furtkę i podał mi klucz. Powinieneś mieć go przy sobie. Będziesz z pewnością czuł się pewniej. Uśmiechnąłem się gorzko i zaprzeczyłem ruchem głowy. Klucz, profesorze, to nie wszystko. Wyjaśniłem swoją odmowę. Mogą istnieć duplikaty, a poza tym nie jest żadną sztuką wyłamać zamek, kiedy trzeba. Van Helsing bez słowa wsadził klucz do kieszeni. Potem kazał mi dyżurować w jednym kącie cmentarza, a sam udał się naprzeć wległą stronę. Wybrałem sobie punkt obserwacyjny pod rozłożystym cisem. Lecami oparłem się o jego pień i patrzyłem za oddalającym się profesorem, aż zniknął mi z oczu za zaroślami, i nagrobkami. Wybiła dwunasta, potem pierwsza i druga. Zaczęło być mi chłodno, opuszczała mnie odwaga. Złościłem się na profesora, iż namówił mnie na tę przygodę, a na siebie za to, że mu uległem. Nagle zauważyłem między drzewami jakieś białe pasemko. W tej samej chwili, w oddalonym kącie cmentarza, coś się zaczerwieniło. Zerwałem się z miejsca. Niebo było zaciągnięte, a gdzieś w oddali zapiał kogut. Wtem, między jałowcami wytyczającymi dróżkę ku kościołowi, mignęła matowo-biała postać zmierzająca w kierunku grobowca rodu Westenrów. Pomiędzy mną a grobowcem znajdowało się wiele drzew i krzewów. Nie widziałem zatem, gdzie postać zniknęła. Przede mną wyrósł jak spod ziemi van Helsing, trzymając na rękach małe dziecko. No i co? I nic, odburknąłem. Nie widzisz tego dziecka? Widzę, kto je tu przyniósł? Czy jest ranne? Zaraz się przekonamy. Powiedział profesor. Opuściliśmy cmentarz, schroniliśmy się w zaroślach i w świetle kolejnych zapałek poddaliśmy dziecko gruntownym oględzinom. Na jego szyi. Ani nigdzie indziej nie było żadnych skaleczeń. – Miałem rację? – zapytałem profesora zwycięsko. – Przyszliśmy w ostatniej chwili – rzekł profesor i odetchnął z ulgą. – Naradziliśmy się, co zrobimy z dzieckiem. Gdybyśmy jej odnieśli na posterunek policji, nie uniknęlibyśmy wielu kłopotliwych pytań. Musielibyśmy zeznać do protokołu, w jakich okolicznościach weszliśmy w jego posiadanie, i tak dalej. Uzgodniliśmy więc, że odniesiemy dziecko do hitu, i kiedy usłyszymy kroki policjanta, położymy malucha w takim miejscu, w którym policjant nie mógłby go nie dojrzeć. Jak postanowiliśmy, tak i zrobiliśmy. Położonym na chodniku dzieckiem zajął się policjant, a my udaliśmy się do domu. Nie mogę zasnąć, dlatego notuję te słowa. Powinienem jednak przespać się chociaż trochę, ponieważ w południe przyjdzie van Helsing. Upiera się, bym udał się z nim na następną wyprawę, tym razem w ciągu dnia. 27 września. Była już godzina czternasta, kiedy wreszcie nadarzyła nam się odpowiednia okazja. Właśnie skończył się jakiś pogrzeb, żałobnicy się rozeszli, a grabarz zamknął bramę. Będziemy zatem na cmentarzu w miarę bezpieczni. Profesor powiedział, że dziś nie powinniśmy być tam dłużej niż godzinę. Znów przyszła mi do głowy myśl o odpowiedzialności prawnej za profanację grobu. Prócz tego odnosiłem wrażenie, że nasz wysiłek jest zbędny. Jeżeli wczoraj wieczorem uważałem za niestosowne otwieranie trumny, aby przekonać się, że kobieta nie żyjąca od tygodnia jest naprawdę martwa, to dziś uważałem za szaleństwo ponowne otwieranie trumny, skoro się już raz na własne oczy przekonaliśmy, że jest ona pusta. Nie wypowiedziałem przed Van Helsingiem swoich uwag na głos, bo i tak profesor wykonałby swój zamiar ze mną lub beze mnie. Grobowiec w ciągu dnia nie był tak ponury jak nocą w blasku świecy. Niemniej w jego środku panowała upiorna atmosfera. Van Helsing pochylił się nad trumną Lucy i odgiął uprzednio przepiłowany płat blachy. Ku mojemu zdumieniu i zgrozie ujrzałem leżącą w trumnie Lucy. Znajdowała się w takiej samej pozycji, jak ją ułożono w przededniu pogrzebu. Ba, wyglądała na piękniejszą niż przedtem. Nie chciało mi się wierzyć, iż patrzę na zwłoki. Usta miała koralowe, lica oblane świeżym, zdrowym rumieńcem. To jakiś trik, powiedziałem sceptycznie. Jeszcze mi nie wierzysz? Rzekł profesor, rozchylając palcami martwe wargi Lucy. Pod nimi zajaśniały białe zęby. Proszę spojrzeć na te zęby. Są ostrzejsze niż przed tygodniem. Tym oto zębem i tym oto drugim, skazał Nakły. Można ugryźć dziecko. Czy już mi wierzysz, drogi kolego? Jeszcze nie dawałem się przekonać. Chyba ktoś ją tu położył podczas naszej nieobecności zaoponowałem. Poważnie? A kto? Nie wiem, ktoś musiał to zrobić. Drogi kolego, przecież ona od tygodnia nie żyje. Umarli po tylu dniach, tak nie wyglądają. Straciłem rezon. Profesor nie zachowywał się gniewnie ani zwycięsko. W skupieniu oglądał twarz nieboszczki, odchylił jej powieki i przyjrzał się martwym oczom, potem raz jeszcze rozchylił jej wargi, dokładnie oglądając zęby. Westchnął głęboko i odwrócił się ku mnie, mówiąc: Zaskakuje mnie w tym wszystkim jedna okoliczność. Do tej pory nie spotkałem się w literaturze opisu tego rodzaju podwójnego życia. Pan Lucy gryzł wampir, kiedy znajdowała się w transie i podczas ataku lunatyzmu. Mój Boże, drogi kolega się przestraszył. Już niedługo, zapewniam, dowie się pan wszystkiego. Gdy była w transie, wampir najwygodniej mógł ssać jej krew. W transie zmarła i w transie stała się żywym trupem. Tyle że żywy trup powinien wyglądać zupełnie inaczej. Panna Lucy ma tak słodką twarz, jakby wciąż żyła, dlatego musi powrócić w nicość normalnej śmierci. Z tego wszystkiego jasno wynika, że muszę ją zabić we śnie. Nie bardzo pojmuję wniosek pana profesora, powiedziałem. Osłupiałem, lecz zaraz zaśpitało mi w głowie. Jeżeli przyjąć teorię van Helsinga i jeżeli Luz jest rzeczywiście martwa, to dlaczego miałoby być czymś strasznym zabicie jej? W mojej głowie odbywały się ciężkie zmagania między sercem i rozumem. Profesor zapędził mnie w kozi róg. Czy teraz już mi wierzysz? zapytał. Proszę tak nie nalegać na moje ostateczne poddanie się. Przyjmuję pańską teorię profesorze. Jak pan chce to uśmiercenie martwej przeprowadzić? Odetnę jej głowę, włożę jej w usta czosnek, a jej serce przebiję olchowym kołkiem. Przeszył mnie dreszcz, kiedy pomyślałem, że ciało kobiety, którą tak bardzo kochałem, zostanie ohydnie zbezczeszczone. Lecz z każdą chwilą nabierałem coraz większego przekonania do autorytetu mojego nauczyciela. Zacząłem się nawet bać tej dziwnej istoty leżącej w trumnie. Stopniowo ogarniało mnie wobec niej uczucie i wstrętu, i obrzydzenia. Najprościej byłoby wykonać tę robotę od razu, powiedział Van Helsing. Na chwilę się zamyślił, po czym kontynuował. Lecz na tym nasza rola i tak się nie kończy. Przed nami jeszcze tysiąc razy gorsze problemy, z którymi przyjdzie się uporać, drogi kolego. Niewykluczone. Że do ich rozwiązania potrzebny nam będzie Artur. I co wtedy mu powiem? Gotów pomyśleć, żeśmy Lucy pochowali żywcem. Nie, tego nie można dokonać bez jego udziału. Już się zdecydowałem. Ty wrócisz dzisiaj wieczorem do swojego zakładu, a ja noc spędzę na cmentarzu. Jutro o 10 wieczór proszę do mnie wstąpić do hotelu Berkeley. Do tego czasu ściągnę tu Artura i tego młodziana z Ameryki. Czeka na tyle roboty, że w głowie się nie mieści. Zamknęliśmy grobowiec i złapawszy dorożkę, kazaliśmy się zawieść na Piccadilly. Wiadomość, którą pozostawił Van Helsing na swojej walizie w hotelu Berkeley, zaadresowana do doktora Johna Sewarda, niedoręczona. 27 września. Szanowny kolego! Piszę do pana te słowa na wypadek, gdyby mi coś się przytrafiło. Idę na cmentarz. Zakładam, że żeby trup może się dziś stać trudny do opanowania, będzie inny niż wczoraj. Dlatego przygotuję dla niego czosnek i krzyż, antidotum na jego poczynania, zaś drzwi do grobowca zapieczętuję. Sądzę, że w ten sposób przeszkodzę żywemu trupowi w wyjściu z grobowca. Jednakże muszę się z tym liczyć, Żywy trup w sytuacjach skrajnych nie przebiera w środkach. Powinienem zatem czuwać przez całą noc. Nie obawiam się panny Lucy, boję się natomiast tego drugiego, który sprawił, że z Lucy stał się żywy trup. On jest zdolny odnaleźć grobowiec Westenrów i ukryć się w nim. Z tego co wiem od pana Jonathana Harkera, to przebiegły osobnik świadczy o tym chociaż sposób, w jaki nas ograł podczas walki, jaką stoczyliśmy o życie panny Lucy. Wampiry mają olbrzymią siłę. Prócz tego, w każdej chwili mogą wezwać na pomoc wilka lub inną zjawę. Jeżeli dzisiejszej nocy on przyjdzie, znajdzie mnie na pewno. Wprawdzie nie ma on najmniejszego powodu, żeby przyjść właśnie tu. Jego rewir zapewnia mu o wiele lepszy połów niż cmentarz. Na którym leży jedna martwa, nie martwa kobieta, przy której czuwa podstarzały doktorek, jednakże na wszelki wypadek pozostawiam ci tę oto wiadomość. Gdyby coś się wydarzyło, zbierz wszystkie moje zapiski i inną dokumentację, przestudiuj uważnie, zwłaszcza notatnik Jonathana Harkera, a następnie odszukaj naszą upiorzycę Lucy, której koniecznie trzeba odciąć głowę, w usta wepchnąć czosnek a serce przebić olchowym kołkiem. Tylko w ten sposób ocalisz jej duszę. Gdybyśmy się już nie zobaczyli, żegnaj. Van Helsing Dziennik doktora Sewarda 29 września Wczoraj wieczorem, na krótko przed dziesiątą, do pokoju Van Helsinga wstąpił Artur i Quincy. Sądzę, że mój list pana zaskoczył. Zwrócił się profesor do lorda Goldaminga. Bardziej niż pan myśli, profesorze. Mam teraz w głowie mętlik. Ostatnio spadło na mnie tyle powodów do zmartwień, że jeden kłopot więcej nie ma już większego znaczenia. Niemniej wielce jestem ciekaw, co pan szykuje. Rozmawialiśmy o tym z Quincyem, lecz nie doszliśmy do niczego mądrego. To fakt! przytaknął Morris. Potrzebna mi pańska zgoda, umożliwiając wykonanie dzisiejszej nocy tego, co uważam za nieodzowne. Wiem, że będę żądał zbyt wiele, lecz przedtem, zanim obaj dowiecie się, na czym rzecz cała polega, ponownie was poproszę o absolutne do mnie zaufanie. Nawet jeśli niektóre moje zamiary wam się nie spodobają, czego się spodziewam? Nikt mi jednak nie może zarzucić złych intencji. Szanuję pańską szczerość przerwał mu Quincy Morris. I choć jeszcze niczego pan nam nie powiedział, uważam pana za człowieka honoru, a to mi całkowicie wystarcza. Dziękuję, panie Morris. Nie chciałbym wystawiać czeku bez pokrycia, panie doktorze, rzekł Artur. Jeżeli pańskie zamiary mają w sobie coś, co mogłoby dotknąć mojej czci szlacheckiej lub przekonań religijnych, wówczas nie będę w stanie niczego obiecać. Jeżeli jednak pan przyrzeknie, że nie naruszy ani jednego, ani drugiego, zgodzę się na wszystko. Chociaż klnę się na Boga, nie mam najmniejszego pojęcia, do czego pan zmierza. Zapewniam, że będę w pełni respektował pańskie warunki, proszę tylko o jedno. Jeżeli zechce mnie pan potępić, niech się przedtem głęboko zastanowi, czy rzeczywiście złamałem przyjęte warunki. Zgoda, rzekł Artur, gramy w otwarte karty. A teraz, po tej dyplomatycznej uwerturze, czy mogę usłyszeć o co chodzi, czego pan ode mnie żąda? Musicie obaj pójść razem ze mną na cmentarz w Kingstead. Artur drgnął. Tam, gdzie leży biedaczka Lucy? Profesor skinął głową. Co tam będziemy robić? Musimy wejść do grobowca. Panie profesorze, chyba pan nie mówi tego poważnie? Zawołał Artur, zrywając się z fotela, ale też od razu wrócił na swoje miejsce. Przepraszam, widzę przecież, że pan nie żartuje. Na jego twarzy pojawił się znów wyraz godny jego pozycji społecznej i już opanowany zapytał spokojnie A kiedy już będziemy w grobowcu, to co potem? Otworzymy trumnę Tego już za wiele Artur zerwał się ponownie i krew nabiegła mu do twarzy. Chętnie pomogę w każdym rozsądnym przedsięwzięciu, ale to, co pan mi proponuje, jest przecież profanacją grobu, grobu istoty. Artur wprost dusił się z gniewu. Bardzo chciałbym zaoszczędzić panu tego bólu powiedział van Helsing kładąc rękę na sercu ale dzisiejszej nocy musi pan wkroczyć na ciernistą drogę i tym sposobem uchronić Lucy przed ogniem piekielnym. W Arturze aż się gotowało. Niech pan baczy na słowa, szanowny panie. Proszę liczyć się z tym, co pan mówi. Czy nie lepiej byłoby, gdyby mnie najpierw wysłuchano? Przerwał mu Van Helsing. Przynajmniej obaj się dowiecie, jaki mi cel przyświeca. Wystarczy, huknął Morris. Van Helsing nie dał się zbić z tropu i kontynuował. Panna Lucy jest martwa, czy tak? Jasne, że tak. A skoro nie żyje, nie można wyrządzić jej krzywdy, lecz jeżeli nie jest martwa. Boże, ty słyszysz? Krzyknął Artur. Co chce pan przez to powiedzieć? Czyżby doszło do strasznej pomyłki, czyżby ją pochwali jeszcze żywą? Wyrzucał z siebie w osłupieniu. Nie twierdziłem, że Lucy żyje, drogi chłopcze, tego nawet nie mógłbym powiedzieć, lecz być może nie jest martwa. Nie żyje, ale nie jest martwa? Jak mam to rozumieć? Istnieją rzeczy, które człowiek może li tylko przeczuwać albo zakładać. Ludzie od wieków rozwiązują różne zagadki. Stoimy u progu czegoś, co trudno ogarnąć rozumem. Zanim jednak przystąpimy do próby rozwiązania naszego zadania z samymi niewiadomymi, pytam, czy mógłbym Lucy odciąć głowę? Na Boga żywego! Nie! Wybuchnął Artur. Za nic na świecie nie zgodzę się na profanację martwego ciała. Zaszedł pan za daleko, doktorze Van Helsing. Co panu zrobiłem, że tak mnie torturujesz? W czym panu zawiniła ta biedna dziewczyna, że chce pan zbezcześcić jej zwłoki? Czy pan jest pomylony, że mówi takie rzeczy, czy ja, że pana słucham? Więcej o tym ani słowa. Nigdy! Moim obowiązkiem jest strzec czci tego grobu, a Bóg mi świadkiem, że się z tego wywiąże. Van Helsing wstał i rzekł z powagą. Lordzie Goldaming, ja także mam liczne obowiązki. Mam też pewne zobowiązania wobec zmarłej, wobec pana i wobec innych, a ten sam Bóg mi świadkiem, że się z nich wywiąże. Na razie żądam tylko tyle, żebyście obaj poszli ze mną na cmentarz, Patrzyli i słuchali, a gdy później swoją prośbę ponowie i wy jeszcze nie będziecie przekonani co do celowości i słuszności moich zamiarów, wykonam wszystko sam. A panu, lordzie, kiedyś spojrzę w oczy i zdam swoje rachunki. Lecz niechże pan z góry nie obrzuca mnie gniewem. Przybyłem tu ze swej ojczyzny po to, by spełnić życzenie mojego przyjaciela Johna. Chciałem pomóc tej miłej młodej damie, którą od razu bardzo polubiłem. Jednakże trudno mi się do tego przyznać, ale już dłużej nie sposób utrzymać tego w tajemnicy. Oddałem jej swoją krew, tak samo jak pan. Otworzyłem dla niej swoje żyły, chociaż nie byłem jej ukochanym jak pan, tylko lekarzem i przyjacielem. Gdyby teraz moje życie mogło przyczynić się do przemiany Lucy z żywego trupa w normalną zmarłą, bez wahania bym jej siebie ofiarował. Taka jest prawda. Słowa te podziałały silnie na Artura. Podał staruszkowi rękę i powiedział załamującym się głosem. Skłamałbym, gdybym powiedział, że coś z tego rozumiem, ale pójdziemy tam razem, a potem zobaczymy. Rozdział szesnasty. Dziennik doktora Sewarda, ciąg dalszy. Dokładnie na kwadrans przed dwunastą przesadziliśmy niski mur cmentarza. Księżyc tylko chwilami wyglądał z za ciężkich chmur. Wszyscy trzymaliśmy się razem, krocząc za Van Helsingiem. Przed grobowcem z obawą spojrzałem na Artura, lecz ten trzymał się dzielnie. Profesor otworzył grobowiec i widząc nasze wahania, wszedł do niego pierwszy. Dopiero my za nim. Stary doktor zapalił lampę i skinął na Artura, żeby podszedł bliżej trumny, po czym zwrócił się do mnie. Wczoraj byłeś tu ze mną. Czy ciało Lucy znajdowało się w trumnie? Tak jest, profesorze. Van Helsing wyjął śrubokręt i po chwili odstawił wieko pod ścianę. Artur zbladł. Nie wiedział, że pod spodem jest jeszcze ołowiana blacha. Gdy zobaczył nacięty płat, krew nabiegła mu do twarzy. Ale po chwili znów był blady jak kreda. Milczał. Profesor w skupieniu odgiął blachę. Wszyscy spojrzeliśmy w trumnę i aż nas cofnęło. Nie było w niej nikogo. Przez chwilę staliśmy jak słupy soli. Ciszę przerwał Quincy Morris. Pozwólcie, że zapytam, czyja to robota? Mogę przysiąd, że jej nie wniosłem, rzekł Van Helsing. Przed dwoma dniami byłem tu wraz z Sewardem. Kierowała nami ogromna troska. Otworzyliśmy zapieczętowaną wówczas trumnę, stwierdzając naocznie, że jest pusta. Czekaliśmy w pobliżu grobowca, gdy nagle zobaczyliśmy kroczącą między drzewami białą postać. Wczoraj zaś przyszliśmy tu w ciągu dnia. Lucy leżała w trumnie. Kolego, wszak ją widzieliśmy. Tak, panowie, była tutaj. Tamtej nocy przyszliśmy w ostatniej chwili, ratując małe dziecko. No i wczoraj przyszedłem tu przed zachodem słońca, sam. Czekałem do świtu, ale niczego nie zauważyłem. Prawdopodobnie dlatego, ponieważ przystroiłem drzwi do grobowca czosnkiem, którego tego rodzaju zjawy nie znoszą. Dziś pod wieczór czosnek usnąłem i trumna jest pusta. To jednak jeszcze nie wszystko. Wyjdźmy na zewnątrz. Profesor zasłonił lampkę okopconą przykrywką, otworzył drzwi i wyszedł ostatni. Przyjemnie znów było oddychać świeżym powietrzem. Artur milczał jak głaz, walcząc ze swoimi myślami. Ja dzisiaj ostatecznie uwierzyłem w teorię profesora. Quincy Morris zaś sprawiał wrażenie flegmatyka, przyjmującego wszystko z zimną krwią. Ponieważ nie mógł zapalić, wsadził w usta garść tytoniu, żując go powoli. Van Helsing natomiast wyjął z torby jakieś opłatki, łamał je na kawałki, które z kolei wtykał we wszystkie szpary w drzwiach między drzwi i framugę oraz między ościeża i mur grobowca. Zaciekawiony zapytałem go co robi. Pozostali członkowie naszej wyprawy też podeszli bliżej. Zamykam grobowiec! Żeby żywy trup oraz żadna inna zjawa z wampirowatej czeladzi nie mogła wejść do środka. Czy to, co pan wpycha w szpary, ma pod tym względem skutecznie temu zapobiec? Zapytał Morris sceptycznie. Skuteczniej niż siedem pieczęci, młody człowieku. A co to właściwie jest? Zaciekawił się Artur. Van Helsing z szacunkiem uchylił kapelusz i rzekł. Hostia święta! Przywiozłem ją z Amsterdamu, udzielono mi na to odpustu. Jego odpowiedź zbiłaby z tropu nawet największych niedowiarków. Skoro profesor w ten sposób postępuje z największą dla niego świętością, jakże można wątpić w szczerość i powagę jego zamiarów? Przestaliśmy rozmawiać i rozstawiliśmy się wokoło grobowca tak, żeby nikt nie mógł nas dostrzec. Żal mi było Artura. Ponieważ wiedziałem, co go czeka, cmentarz wydawał mi się bardziej ponury niż ostatnio. Odczuwałem w palcach nieprzyjemne mrowienie. Dłuższy czas nic się nie działo, i na cmentarzu panowała nomen omen grobowa cisza. Nagle usłyszeliśmy stłumione ostrzeżenie profesora: Uwaga! I pst! Z pomiędzy cisów zbliżała się kuna męglista. Biała postać trzymająca na rękach ciemne zawiniątko. Postać przystanęła. Wtem spoza chmur wysunął się księżyc, oświetlił ciemno-włosą kobietę w białym całunie. Nie widzieliśmy jej twarzy, ponieważ właśnie pochylała głowę nad trzymanym w ramionach małym dzieckiem. Dziecko nagle przenikliwie krzyknęło. Chcieliśmy wybiec ze swych kryjówek, ale profesor powstrzymał nas energicznym gestem dłoni. Postać sunęła w naszym kierunku. Artur rozpoznał w cmentarnej zjawie Lucy Westenra. Cicho zaszlochał. Jakże się zmieniła. Nic z dawnej piękności i łagodności, z całej postaci promieniowało okrucieństwo i kwiożercza drapieżność. Van Helsing wyszedł z ukrycia, skinął nam ręką i wszyscy czterej ustawiliśmy się przed drzwiami grobowca. Van Helsing zdjął z lampy osłonę. Wszystkich nas ogarnęła zgroza. Lucy miała usta mokre od świeżej krwi. Cienka, czerwona stróżka spływała jej po brodzie, kapiąc na biały, batystowy całun. Obok mnie stał Artur. Zachwiał się i gdybym go nie powstrzymał, runąłby na ziemię. Lucy, nazywam to widmo Lucy, ponieważ posiada jej ciało, spostrzegła nas. Prychnęła jak rozwścieczona kocica i przesłała ku nam pełne piekielnych płomieni spojrzenie. Jej oczem tylko kształtem i kolorem przypominały oczy tamtej, dawnej Lucy. Teraz biła z nich jakaś nieczysta moc, złowieszczybna. W tym momencie ostatnie resztki mojej miłości ustąpiły uczucia nienawiści i odrazy. Gdybym ją miał w tej chwili zabić, zrobiłbym to bez wahania. Skrzywiła swoją szpetną twarz w złośliwym uśmieszku, upuściła dziecko na ziemię i zawarczała nad nim, jak wilk nad padliną. Maluch żałośnie zapłakał. Artur krzyknął, padł na kolana i drżącymi dłońmi zakrył swoją zrozpaczoną twarz. Lucy zbliżyła się ku niemu, wyciągnęła ramiona w jego stronę i zaczęła go kusić. Chodź do mnie, Arturze, zostaw tamtych i chodź, kochany. Moje ramiona oczekują ciebie. Chodź, miły, chodź. Artur przez chwilę sprawiał wrażenie, jakby uległ namowom diablicy. Podniósł głowę i rozwarł ramiona. Upiożyca podskoczyła do niego. Van Helsing jednak czuwał. Stanął pomiędzy nią i Arturem, wyciągając w kierunku zjawy rękę uzbrojoną w złoty krzyżyk. Lucy zesztywniała, skrzywiła twarz i pobiegła w kierunku grobowca. Na kilka metrów od swojego celu zatrzymała się, jak wryta. Jakaś niewidoczna siła nie pozwalała jej zrobić ani kroku dalej. Znów odwróciła się twarzą do nas, rzucając nienawistne spojrzenia. Mogłaby nimi zabijać, żeby trup Lucy, stała uwięziona pomiędzy uniesionym w górę krzyżykiem a opieczętowanymi hostią drzwiami grobowca. Van Helsing przerwał milczenie i niesamowitą ciszę rzekł do Artura, Jak, miły przyjacielu, mam kontynuować swoje poczynania czy nie? Artur padł na kolana. Ta zgroza nie może się powtórzyć. Proszę, niechże pan robi wszystko, co uzna za stosowne. Van Helsing przysłonił lampę, podszedł do grobowca, usunął z jego drzwi kawałki hostii, a potem wrócił do nas. Wówczas Lucy, mająca do tej pory materialną postać, prześliznęła się przez szparkę, w którą nie weszłoby nawet ostrze noża. Profesor na nowo opieczętował drzwi. Gdy skończył, wziął na ręce nieprzytomne dziecko. I powiedział. Idziemy, przyjaciele. Do jutra i tak niczego nie dokonamy. Jutro w południe odbędzie się jakiś pogrzeb i dopiero po nim weźmiemy się do pracy. A co do tego dziecka, niewiele mu zaszkodziła. Możemy je podrzucić policji. Rozeszliśmy się. Artur i Quincy poszli do mnie, a profesor udał się do swojego hotelu. 29 września. Nocą. Na krótko przed dwunastą, Trzej, Artur, Quincy i ja wstąpiliśmy do profesora. Bez wcześniejszych uzgodnień wszyscy byliśmy ubrani na czarno. Wprawdzie Artur na znak żałoby już od śmierci Lucy chodził stale w czarnym garniturze, ale ubraliśmy się tak poniekąd instynktownie. Około w pół do drugiej byliśmy w okolicach cmentarza. Zaczekaliśmy, aż grabasz zamknie bramę. Wtedy już starym zwyczajem przesadziliśmy mur. Tym razem van Helsing niósł coś, co mogło przypominać torbę do sportowego ekwipunku. Dlatego była też odpowiednio ciężka. Kiedy już znaleźliśmy się w środku tego ponurego pomieszczenia, profesor wyjął z torby lampę naftową i dwie woskowe świece. Ustawił je na sąsiednich trumnach, byśmy mieli przy pracy w miarę przyzwoite oświetlenie. Lucy leżała w trumnie. Artur trząsł się wprawdzie jak osika, ale twarz zachowywał kamienną. Przysunął się bliżej Van Helsinga i zapytał. Czy tam leży naprawdę ciało Lucy, czy to jakiś demon, który przybrał jej postać? Leży i nie leży, odrzekł profesor. Za moment pan zobaczy. Ostre zęby. I ochydnie zakrwawione usta tworzyły szatańskie zaprzeczenie czystej niewinności panny Lucy. Profesor niezwykle sumiennie porozkładał przyniesione przez siebie akcesoria. Znalazły się wśród nich lutownica i mała naftowa lampa do jej podgrzewania, noże i lancety, zaostrzony kołek grubości około 6 do 7 centymetrów oraz duży młot, jaki jest używany do kruszenia dużych brył węgla. Gdy wszystko już było przygotowane, profesor wygłosił mały wykład. Zanim rozpoczniemy naszą niemiłą pracę, mówił zupełnie jak do słuchaczy na Uniwersytecie Amsterdamskim. Chciałbym zaznajomić Was z pewnymi, szerzej nieznanymi problemami. Będę się przy tym opierał na doświadczeniach starożytnych ludów i dawnych narodów, a także na wybranych opracowaniach naukowych. Gdy jakiś człowiek po śmierci zostaje żywym trupem, spada na niego przekleństwo nieśmiertelności. Nie może umrzeć. Żyje całe stulecia. Żeby żywy trup mógł żyć, musi z czegoś czerpać swoje siły witalne. Do czego są mu one potrzebne? Są mu one potrzebne do utrzymania zdolności przybierania od czasu do czasu swojej dawnej ludzkiej formy, kształtów ciała, rysów twarzy i tak Gdyż tylko pod tą postacią może zdobywać pożywienie, krew swoich ofiar. Ofiara, która umrze na skutek dłużej utraty krwi, sama staje się żywym trupem. W ten sposób krąg zjaw żądnych krwi nieustannie się rozszerza. Zjawisko to porównać można do kręgów na wodzie po wrzuceniu w nią kamienia. Następne zagadnienie. Każdy kolejny żywy trup zaczyna zwykle od najłatwiejszej zdobyczy, czyli dzieci, a zatem, panowie, systematyzując: żywy trup nie dopadł jeszcze swojej ofiary. Wtedy bywa zauważalny, bowiem straszy ludzi jako zjawa widmo Mara Potępieniec dziwożona Omam. Występuje pod wieloma koszmarnymi postaciami materialnymi tylko w połowie, bądź w ogóle niematerialnymi to duchy. Duchy. Nauka stara się nazywać aberracją optyczną, czy prościej złudzeniem. Kiedy naoczny światek upiera się, że widział ducha, uczeni i lekarze na ogół pukają się w czoło. Gdy delikwent taki trwa w swoim uporze, zamykają Bogu ducha winnego człowieka w domu wariatów razem z opozycją polityczną, pacyfistami i innymi zdrowymi, lecz niewygodnymi ludźmi. A więc ludzie, którzy zaznali obcowania z duchami, zamykani są w zakładach dla umysłowo chorych, gdzie, przepraszam doktorze Seward, zwariować można do reszty. To na marginesie. Wracając do żywych trupów, trzeba wiedzieć, że razem z pierwszym haustem czyjejś krwi z żywego trupa, mało szkodliwego, lecz potępionego straszydła, powstaje kwalifikowany upiór, czyli nosferatu. Taki minosferatu stałby się pan, Arturze, już wczoraj, gdyby pocałował skrwawione usta upiożycy imieniem Lucy. Pańska ślina wymieszałaby się z krwią tego biednego dziecka. Przypuszczam też, że zostałby pan przez Lucy pogryziony, bo nie daliśmy jej dokończyć kolacji. Żyby trup, który upolował zdobycz i wysyłał jej krew, osiągnął pierwszy stopień wtajemniczenia. Później przychodzą dalsze. Wyższym stopniem tajemniczenia jest Mistrz, mający na usługach żywe trupy, straszydła, widma i pośledniejsze początkujące upiory oraz wszelkie zjawy, znajdujące się niżej w hierarchii. A także, proszę panów, to ciekawostka, niektóre zwierzęta, najczęściej szczury i wilki. Mistrz zwie się wampir. Takiego mistrza wampira najtrudniej unieszkodliwić. Wszystkie wymienione i niewymienione tu zjawy nie boją się żadnych konwencjonalnej broni. Kule się ich nie imają, a szablą niepotrzebnie pruje się w powietrze. Wampir jest szczególnie niebezpieczny z powodu swojego wiekowego doświadczenia i niezwykłej, istnie szatańskiej przebiegłości. Zmienia się w to, co tylko chce, od mgły do błyskawicy. Chętnie przybiera postać nietoperza. Objaśniam tu panom zaledwie jedną wersję. Istnieją jeszcze inne szkoły, wszystkie jednak bazują najczęściej na hipotezach. Fachowa literatura, chociaż stosunkowo obszerna, różni się w zależności od regionu świata i, jak już wspomniałem, szkoły, którą autor reprezentuje. Po przestudiowaniu wielu materiałów, doszedłem stopniowo do wniosku, że człowiek w walce z wampirem nie jest znów taki bezbronny. To raczej on musi się bać z uwagi na kilka słabych punktów. Ba! W niektórych momentach jego moc równa się zeru, ale to oddzielny temat na inny raz. Dziś zastosujemy wypróbowany środek przeciwko upiorom. Ta oto, leżąca teraz w trumnie nieszczęsna istota, dopiero zaczyna swoją karierę w tym ohydnym procederze. Dzieci, którym piła krew, jeszcze mają szansę, by dostania się ze śmiertelnego niebezpieczeństwa. Po pewnym czasie same by zaczęły do niej przychodzić. Lecz jeżeli żywy trup umrze na dobre, wszystko wróci do normy. Ofiarom zagoją się ranki na szyi, a dzieci wrócą do zabaw i od razu zapomną, co im się przydarzyło. Przywrócenie nieszczęsnej prawa do naturalnej śmierci uratuje jej duszę. I będzie mogła zająć należne jej miejsce wśród aniołów, drogi Arturze. Dlatego błogosławiona będzie ręka, która zada wyzwalający cios żywemu trupowi Lucy. Jestem gotów to uczynić. Mam jednak pewną obiekcję. Czy wśród nas nie ma godniejszego, który miałby do tego większe prawo niż ja? Wszyscy spojrzeliśmy na Artura. Ten dzielny mężczyzna, pod naporem naszych niedwuznacznych spojrzeń, Zbladł i zachwiał się. Po chwili otrząsnął się jednak i powiedział. Nawet nie drgnie mi ręka. Proszę, powiedzcie mi tylko, co mam robić. Van Helsing położył mu rękę na ramieniu. Odwagi młodzieńcze, przebijesz ją tym oto kołkiem. Nie musimy się oszukiwać, będzie to okropne, ale jeżeli już zaczniesz, musisz dokończyć. Rozumiem. Odpowiedział Artur przez ściśnięte gardło. Weź w lewą rękę ten kołek, przyłóż go ostrym końcem do jej serca, w drugą rękę weź ten ciężki młot, a potem wbij. W imię Boże. Artur zamachnął się i uderzył z całej siły. Postać w trumnie skręciła się w konwulsjach, wydała z siebie śmiertelny okrzyk, zagrzytała zębami i gryzła wargi, z ust spływała jej amarantowa piana. Artur zdecydowanie zamachnął się po raz drugi i trzeci, przebijając ciało na wylot. Serce biednej Lucy zostało przebite. Krew bryzgała na wszystkie strony. Wkrótce ciało zesztywniało. Gdy teraz zajrzeliśmy do trumny, nie leżała w niej potępiona istota, wciągnięta jedną nogą do piekła. W trumnie spoczywała Lucy. Nasza ukochana Lucy, wyglądająca jak żywa, z miłym i niewinnym wyrazem na twarzy. Van Helsing przystąpił do płaczącego Artura i rzekł: Ufam, drogi przyjacielu, że już się na mnie nie gniewasz. Artur chwycił doktora za rękę i zawołał głosem pełnym wdzięczności. Niech Bóg pana błogosławi, profesorze. Dziękuję za przywrócenie Lucy duszy, a mnie spokoju. Jeżeli pan chce, to teraz można ją pocałować bez obaw. Artur złożył na czole Lucy ostatni, żegnający ją na wieki pocałunek, po czym Quincy wyprowadził go z grobowca. Ja i profesor kończyliśmy dzieło. Odpiłowaliśmy odstającą część kołka, pozostawiając grot w sercu. Następnie oddzieliliśmy głowę biednej Lucy od tułowia, wkładając w jej martwe usta całą główkę czosnku. Potem zalutowaliśmy ołowiany blat, umocowaliśmy na trumnie wieko, pozbieraliśmy swoje instrumenty i wyszliśmy z grobowca. Profesor zamknął drzwi na klucz, który następnie oddał Arturowi. Przyjaciele, powiedział Van Helsing na pożegnanie. Część zadania mamy za sobą. Ale przed nami stoi zadanie bardziej niebezpieczne odnaleźć i unieszkodliwić potwora, mistrza, sprawcę naszych nieszczęść. Wpadłem na ślad tego wampira, mam już pewien plan. Walka będzie długa i niebezpieczna. Czy chcecie mi pomóc i w tej sprawie? Wszyscy, jak jeden mąż przytaknęliśmy z ochotą. W takim razie proponuję spotkać się pojutrze. Zaproszę jeszcze dwie osoby, których na razie nie znacie. Wyjaśnię Wam swój plan i rozpoczniemy wielki pościg.